Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 13 lutego w poniedziałek. Dzisiaj usłyszymy dalszy fragment 8 rozdziału Ewangelii. Według świętego Marka będzie to rozdział 8, już powiedziałem, a wersety od 11 do 13. Posłuchajmy tej Ewangelii. Przyszli Pruszim i zaczęli z nim się spierać. Chcieli, żeby dał im znak z nieba, bo zamierzali go podejść. Westchnąwszy z głębi serca, powiedział: czemu to pokolenie chce znaku? Tak, mówię wam, że żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu. Po tych słowach opuścił ich, znów wsiadł do łodzi i odpłynął na drugi brzeg jeziora. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, bardzo krótka Ewangelia, można by powiedzieć trochę smutna. Jedna z tych takich, w których Pan Jezus nie odpowiada na prośbę ludzi. Dlaczego nie odpowiada? Dlatego, że to nie była prośba szczera, to nie była prośba wypływająca z głębi serca, ale to było po prostu przyjście do Jezusa po to, aby Go podejść, po to, żeby Go pochwycić. Czyli ktoś taki, kto nie szuka u Jezusa prawdy, nie szuka u Jezusa światła na swoje życie, ale tak naprawdę szuka Jezusa tylko po to, żeby usprawiedliwić czasem jakieś swoje niecne zamiary, żeby właśnie podejść Jezusa. Dzisiaj w to słowo Jezus, czy to, że Pruszim przyszli do Jezusa, faryzeusze przychodzący do Jezusa, pod to słowo Jezus, Jeszua, możemy śmiało podłożyć słowo Kościół. Dzisiaj wielu przychodzi w różnych dyskusjach, debatach, zaprasza biskupów, zaprasza kapłanów przed kamery telewizyjne czy na forach internetowych. Bardzo dużo się mówi o Kościele, o księżach, jak żyją, ale tylko po to, żeby podejść właśnie w tym wymiarze takim, żeby podchwycić Kościół, czyli tu Jezusa, podchwycić na czymś i powiedzieć: a właśnie, mamy Cię. I też to pokolenie jest takie przewrotne i zakłamane, bo chciałoby znaku, żąda: no to pokażcie nam jakiś znak. Pokażcie nam jakieś cuda. Każdego dnia ten cud dzieje się na ołtarzu, gdy chleb jest przemieniany w ciało. Ale oczywiście ten znak ich nie interesuje. Dlatego Jezus mówi: żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu. Oprócz tego jednego, jedynego znaku. Żaden znak nie będzie dany temu pokoleniu. Jest tu jeszcze jedna prawda, taka, która może trochę mrozić krew w żyłach. Po tych słowach Jezus opuścił ich, znów wsiadł do łodzi i odpłynął na drugi brzeg jeziora. Według tej relacji Marka, z tego tutaj 8 rozdziału, Jezus już nigdy nie wrócił do Galilei. To znaczy, tam już się nie pojawia to, że Jezus tam wrócił po raz kolejny, jeszcze raz jakby z nimi dyskutując, czy czyniąc dobrze innym ludziom, bo to przecież nie składało się, ta miejscowość nie składała się z samych faryzeuszów. Ale Jezus po prostu po tych słowach, których im powiedział: nie będzie wam dany żaden inny znak. I westchnął też jeszcze jakby tak, no mówiąc: czemu to pokolenie chce znaku? Czemu? Czemu wy jesteście tacy oporni? Czemu macie takie twarde serca? I wtedy właśnie wsiadł i odpłynął na drugi brzeg jeziora. My, kochani, dzisiaj, kiedy trochę patrzymy na takie załamanie się również kandydatów do kapłaństwa, czyli że seminaria są puste, że już możemy jakoś tak obliczyć troszeczkę po ludzku, bez tutaj czynnika boskiego na razie, po ludzku, że jeśli w taką stronę pójdzie Kościół w Polsce, to chrześcijaństwo w Polsce, to za kilka, kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat
nie będziemy mieli już tutaj Jezusa w sakramentach. Po prostu go nie będzie. Dlatego, że do sprawowania sakramentów potrzebne jest kapłaństwo. A właśnie, przychodząc znowu do tego pierwszego tutaj zdania, że przychodzą dzisiaj do Jezusa ludzie po to, aby się spierać, po to, żeby pochwycić Jezusa na czymś, aby pochwycić też, tak jak to powiedziałem, Jego Kościół. Nie chodzi o to, że my mamy nie mówić o jakichś grzechach, ale jednocześnie mamy widzieć ten znak. Myślę, że wielu z Was to bardzo dobrze rozumie. Pomimo tego, że może spotkaliście się w jakichś miejscach, momentach z jakąś tą ludzką czy taką grzeszną stroną kapłaństwa, kościoła czy jakiegoś jeszcze innej formy tego mojego takiego doświadczenia zła, to jestem przy Jezusie, bo jestem przy Jezusie. Tam modlę się za tego brata, za tą siostrę, którzy się oddalili od Jezusa, ale ja pozostaję przy Jezusie. Ja nie potrzebuję innego znaku poza tym, który kapłan na każdej mszy świętej mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Więc ci z nas, którzy tak patrzą na Jezusa, ci patrzą dobrze. Natomiast ci, którzy chcą, tak jak faryzeusze, podchwycić, nie po to, żeby coś zrozumieć, żeby modlić się za kogoś, ale po prostu chcą podchwycić Jezusa, tutaj ciągle jakby mówiąc słowo Jezus, też myślę o Kościele, bo to jest Kościół Jezusa tutaj w Polsce, to nie jest Kościół mój, papieża Franciszka, czy biskupa Marka, Jana, czy jakiegoś innego, tylko to jest Kościół Jezusa. Więc ci, którzy chcą go tak jakby Jezusa podchwycić i wyrzucić, zgładzić, doczekają się takiego momentu, w którym Jezus opuści ten kraj, opuści rodzinę, opuści miejscowość. Jezus pokazuje to tutaj, że opuszcza, wsiada do łodzi i odpływa. Może odpłynie na drugi kontynent, może tam, gdzie ci biedni, ubodzy, może z Papui Nowej Gwinei, którzy nie są jeszcze tak zniszczeni materializmem, hedonizmem, może tam właśnie Jezus zostanie z nimi. Tylko biada temu krajowi, narodowi, tej rodzinie, od której Jezus się oddali. Bo wtedy jest przekleństwo. Nie ma trzeciej drogi. Jest albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Więc dzisiaj bądźmy trochę tacy mądrzy w tą Ewangelią. Nie bądźmy tacy głupi jak Prusim, którzy przyszli się spierać z Jezusem, a nie szukać u Jezusa źródła mądrości i prawdy. Tak samo dzisiaj z Kościołem. Przychodźmy do Kościoła jak do Jezusa, słuchajmy czystej Ewangelii, przyjmujmy sakramenty, a nie spierajmy się, że tamten czy inny jeszcze ktoś gdzieś w drugiej części Polski albo nawet świata, że zrobił to czy tamto, i dlatego to wszystko jest złe, i dlatego jak chcesz nas przekonać, dobry Boże, to daj nam jakiś z nieba znak. Niech tu się coś stanie, a wtedy my Ci uwierzymy. Nie bądźmy takimi faryzeuszami, bo to będzie miało swoje okrutne, by nie powiedzieć już definitywnie, piekielne konsekwencje. Idźmy za Jezusem pokornie, słuchając Jego nauki i szukając u Niego siły. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam pięknego, błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.